Krakowem powstaje olbrzymia Nowa Huta i 100-tysięczne miasto robotnicze o tej samej nazwie. Na martwych do niedawna terenach brę ogromna twórcza praca. Codziennie przybywają ze Związku Radzieckiego nowe maszyny do robót ziemnych i budowlanych. Codziennie napływają ze wszystkich stron Polski zastępy budowniczy. Rośnie budowa, a wraz z nią rosną ludzie, szanownicy pracy, nowatorzy i racjonalizatorzy. Nowa Huta to nie tylko zespół zakładów przemysłowych i miasto. To także nowe mosty, nowe linie kolejowe, nowe autostrady. Dzięki braterskiej pomocy Związku Radzieckiego powstaje miasto i zakłady, które przeszło dwukrotnie zwiększą potencjał naszego hutnictwa. Teatr to jest dla mnie miejsce, gdzie człowiek może stać się wolny. Może się wyzbyć wszelkich zasad, które go obowiązują i wie, że nie poniesie konsekwencji. Witold, ty chcesz biedną matkę do grobu wpędzić? Ja pytam. Spokojnie pytam, co to ma znaczyć. Chyba nie zdajesz sobie sprawy, że jej nazwy stawiasz na śmieszność. Zarazki, mikroby, pełno mikrobów. Bosą nogą dotykasz ziemi. On z nas kpi. Jak można? Bosą nogą dotykać świata. Ty chyba nie zdajesz sobie sprawy, czym jest świat. Jak wybuchł stan wojenny, wtedy byłem jeszcze dzieckiem. Moja mama wpadła wtedy do pokoju i była bardzo zła. Wyciągnęła bodajże legitymację partyjną, potargała ją. No i zaczęło się tam, jak to w domu. W ogóle nie rozumiałam tego, ale pamiętam, raz poszłam do znajomych na imieniny i pamiętam, że bardzo chciałam tam zostać, a moi rodzice mówili, że musimy wracać, bo się zbliża godzina policyjna. Ja nie wiedziałam w ogóle, co to jest, więc tłumaczyli mi, że jeżeli przekroczymy tą godzinę policyjną, to panowie i milicjanci mogą strzelić do nas. Kobieta. Piękno. Religia. Wiara. Rodzina. Szczęście. Rodzina kojarzy mi się ze szczęściem. Wydaje mi się, że to bardzo trudno jednak stworzyć rodzinę, która byłaby w pełni tego słowa szczęśliwa. Myślę, że najważniejsze jest, aby wszyscy byli wobec siebie szczerzy. Ja
jako matka chciałabym tak wychować moje dzieci, żeby one zawsze mi mówiły prawdę. Niech to będzie najgorsza prawda, niż miałoby być jakieś kłamstwo. Dla mnie to jest właśnie najważniejsze, szczerość. To by pociągnęło za sobą wzajemne zrozumienie. No i myślę, że to już by była niedaleka droga do szczęścia. Ludzie mają za bardzo zróżnicowane opinie i zdania na temat, jaka powinna być ta Polska. Takie mam wrażenie, jakby dużo ludzi nie wie, czego chce. I dlatego boję się tej przyszłości, jaka może być. Co się może dziać w Polsce za 10 lat? Ja tego po prostu nie potrafię przewidzieć, bo są takie rozbieżności w opiniach ludzi. Mówili miłość i wojna, odznaczeń chowając kiść, a dla nas przystań spokojna, swe jutro tworzycie dziś. Pokolenie opóźnionych, co zadziwić miało świat, choć na piątkę wyszkolone, w jednej klasie tyle lat.